Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget, witam was moi drodzy w kolejnej recenzji nowego okrętu premium i tym razem będzie to ponownie jednostka niemiecka, tym razem będzie to krążownik tieru 7, czyli Munich albo Monachium, zależy jak tam się czyta, po niemiecku nie wiem jak się czyta, więc będę mówił Monachium po prostu, bo jestem przyzwyczajony do tej wymowy, także nie chodzi mi konkretnie o okręt, tylko po prostu o spolszczenie nazwy tego miasta, więc posługujmy się nazwą w tej recenzji przynajmniej Monachium. I czym okręt się charakteryzuje, to sobie za chwilę opowiemy, tylko pokażę wam szybko kapitana, jak jest okręt przygotowany do bitwy i jak się wygląda, przerzędzują jego parametry, a potem obejrzymy sobie króciutki gameplay. Także zaczniemy sobie od kapitana. Zapobiegawcze utrzymanie i cel priorytetowy na pierwszym miejscu, za jeden punkt przepraszam, na drugim, potem mamy przepływ adrenaliny i ostatni bastion. Ale o tym dlaczego mam ten perk, to opowiem wam już w trakcie gameplayu. Ekspert w wyburzaniu, nadzorca, podstawy żywotności i kamuflaż, bo to się zawsze przydaje. Także kapitan jest ten sam u mnie, który obskakuje dziemeńca, bo te okręty są do siebie bardzo podobne. Jeżeli chodzi o moduły, to wygląda to następująco. Przeżywalność głównego uzbrojenia, kontrola uszkodzeń, celność, przy czym można się pokusić ewentualnie o obrót artylerii, o szybkość obrotu wież i tutaj też można się zastanawiać nad tym albo przestawienie steru, albo modyfikacja napędu. Wydaje mi się, że manewrowanie tutaj też jest równie przydatne co ster, także no, co kto woli, jeżeli bardziej będziecie manewrować używając prędkości, to to. Jeżeli bardziej będziecie się kręcić używając właśnie steru, no to jednak bym wybrał to i taką właśnie opcję wam tutaj prezentuję. Ale obie są dobre w tym wypadku. Raczej modyfikacja uszkodzeń nie będzie tu zbytnio przydatna. Wydaje mi się. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o ulepszenia. Hydro mamy. Możemy je sobie zamienić na obronę przeciwlotniczą. Hydro nam wykrywa torpedy 3,75 km i okręty 5,5. Także jak na siódemkę nie jest źle. Mamy fightera, którego niestety już na nic innego zamienić nie możemy. Mamy grupę naprawczą, ale to standard. Sygnały wiadomo. Tutaj mamy sygnały, które pozwalają na zwiększenie szansy na pożar, skrócenie pożarów na naszym pokładzie, detonacja i takie tam podstawowe rzeczy. Więc tak okręt jest przygotowany do gry, a teraz obejrzyjmy sobie jego parametry. I dlaczego powiedziałem, że te okręty są bardzo podobne? No bo po prostu są podobne. Dla mnie Mainz a Monachium to jest identyczny styl gry, z tym, że tutaj mamy, no mamy mniej wież, mamy krótszy zasięg, znaczy wież mamy tyle samo, tylko dział jest mniej. Mamy krótszy zasięg, mamy troszeczkę gorsze hydro, mniejszą pulę HP i co najważniejsze gorszy pancerz, ale styl gry jest identyczny jak na Mainzie. Także jeżeli ktoś tego Mainza nie posiada, a chciałby sobie taki okręt sprawić i nie chce walczyć z dziesiątkami, bo wiadomo, że ósemka na to 10 na dychy będzie rzucało, to może sobie właśnie sprawić ten okręt. Tutaj teraz główna różnica to jest pancerz, tak jak wspomniałem. 16 mm rufa i dziobek. Tutaj mamy 20 mm i tutaj 50 mm. To zobaczycie, że to nawet pociski z tylpica odbijało. Mainz jest troszeczkę inaczej opancerzony. Burta może nie aż tak mocno, chociaż tutaj też jest trochę tak. 80 nawet po bąblu. I tutaj głównie o dziób i rufę mi chodzi, gdzie mamy 25 mm. To jest znacząca różnica, 9 mm. Pokład mamy tutaj 27 i 25, a Monachium ma no chyba mniej. Tutaj ma 16 i tutaj ma 25, także to jest kilka milimetrów mniej i to jest znacząca różnica. Idziemy dalej. Żywotność 30200, także bardzo mała pula HP, jedna chyba z mniejszych, o ile nie najmniejsza, jeżeli chodzi o krążowniki na tym tierze. Także no, jest delikatnym okrętem, bo i pancerz nie powala i pula HP nie pozwala na wiele błędów. Artyleria 4 podwójne działa kalibru 150 mm. Mamy tutaj przeładowanie 5-sekundowe. Zasięg ognia wynosi aż 16,6, także jak na krążownik to jest całkiem przyzwoicie na tym tierze. Szansa na pożar już z perkiem i ze szmatkami wynosi 11% i przebicie pancerza pociskami odłamkowo burzącymi 38 mm. Także podobnie jak na Mainzie raczej nie będziemy inwestować w Iwchę. Radzi sobie to dosyć dobrze, jeżeli chodzi o przebijanie. Prędkość wylotowa pocisków 875 metrów, także tutaj troszeczkę widać to będzie na powtórce, że jednak czasem trzeba to wyprzedzenie brać nieco większe przy dużych dystansach. I dalej, mamy wyrzutnie torpedowe, po jednej wyrzutni na burtę, czterorurowe wyrzutnie o zasięgu, nie to artyleria. Czterorurowe, tak, czterorurowe, zasięg 6 km, czyli typowe niemieckie krążownikowe torpedy. 64 węzły, 6 km i jak widzicie również ukryte pod pokładem, także nie będą tak często padać.
Obrona przeciwlotnicza oceniona na 45, no i raczej będziemy mieli z samolotami ciężko. Oczywiście coś spadnie, jak będzie nas atakował lotniskowiec, ale raczej będziemy dostawać srogie bęcki. Manewrowość. Tu warto zwrócić uwagę na prędkość maksymalną, to jest jeden z najszybszych krążowników na tym tierze. 37,8 węzła to jest naprawdę sporo. Promień skrętu 690 metrów, także przyzwoicie i czas przestawienia steru 6,6 sekundy. Kamuflaż. Wydaje mi się, że całkiem przyzwoity jak na krążownik. Oceniony na 70 na 100, mamy tutaj 9,4 km z powierzchni, z powietrza 5,2, po wystrzale z dymu 4,9. Także jak mamy kogoś w dywizjonie, to na 5 km możemy sobie do przeciwnika podchodzić. Także tak wygląda to na papierze, a teraz sobie obejrzymy, moi drodzy, jeszcze szybko bitewkę. Otóż, moi drodzy, dlaczego powiedziałem, że gameplay tak samo wygląda jak na mecie? No bo tak samo wygląda, możemy po prostu odejść sobie na jakiś tam określony dystans, korzystając z tego, że ten okręt ma dosyć duży zasięg i przeciwnika po prostu kajtować, manewrować na boczki sobie, kręcić troszeczkę, jeżeli chodzi o wykorzystanie naszej prędkości okrętu, to też zmyli przeciwnika i utrudni mu ostrzał naszego okrętu. Można tym również grać przywyspowo, ale to jedynie wtedy, jak mapa pozwoli. Przez większość czasu będziemy jednak pływać sobie, przynajmniej w tej bitwie, na otwartym terenie i tutaj doskonale widać, jak on się w tej roli sprawuje. To nie jest okręt, który jakoś popchnie flankę albo ją utrzyma, on po prostu może nieco odstraszyć, bo ta szansa na pożar przy tej szybkostrzelności jest zauważalna i tych pożarów będzie przyzwoicie sporo, także to nie jest problem. No ale samymi pożarami pancernika nie przegonimy. Jeżeli chodzi o walkę w zwarciu, no to będzie ciężko, bo tak jak wspomniałem, 150 na pokładzie, przeładowujące się w 5 sekund, ale jednak pancerz i pula HP na wiele nie pozwoli. Także to jest raczej okręt wsparcia. Dobry byłby do dywizjonu z kimś, kto ma dym. Wtedy może na te 16 ponad kilometrów sobie przeciwnika tym ogniem naszym razić. Torpedy w takim gameplayu, jaki ja wam prezentuję, będą bardzo, ale to bardzo sytuacyjne i rzadko używane, bo raczej podchodzenie do przeciwnika na blisko skończy się szybką wycieczką do portu, także tego raczej nie polecam robić. Mate tutaj dysponuje nieco większą siłą ognia, ale on, jak mówiłem, już walczy niejednokrotnie z okrętami 10 poziomu, także tam mamy 4 rurki więcej, na każdej wieży mamy jedną rurę więcej. Tutaj możemy sobie również grać tak przy wyspie, tak jak wspomniałem, przy czym parabola lotu, widzicie, na początku jest niska, bo ona dopiero po jakimś czasie osiąga pewną prędkość, pewną wysokość i pozwala nam wykorzystywać osłony terenowe, dlatego nie stajemy zbyt blisko wysepek, ale jeżeli możemy wykorzystać osłony terenowe, to warto pamiętać o tym, żeby się nieco od nich odsunąć, żeby po prostu nie tłuc po skałach. Ostatni bastion, dlaczego jest tutaj wymontowany u mnie na kapitanie, o tym też miałem wspomnieć, jak będę omawiał gameplay i wam go pokazywał. Otóż ten okręt będzie grany głównie w ruchu, także utrata sterowności lub prędkości może oznaczać szybki również powrót do portu, bo okręt jest delikatny, ale wydaje mi się, że to jest dosyć porządna jednostka. Jeżeli odpowiednio ją zagramy, to możemy troszeczkę do przeciwnika poirytować. Ja bardzo lubię okręty, które przeciwnika irytują, taka Atlanta, Minotaur, no Smoleńskim dużo nie gram, ale okej. Ale lubię takie okręty, które przeciwnika irytują i ten zdecydowanie można do nich zaliczyć. Szybkostrzelność, szansa na pożar, jako taka trajektoria lotu, no czasami widać, że te pociski nie trafiają w cel, bo wyprzedzenie jest źle dobrane, także trzeba mieć to na uwadze również, że przy dużych dystansach lub strzelaniu w szybkie cele musimy to wyprzedzenie brać nieco większe. Ale to jest przyzwoity okręt, on potrafi naprawdę przeciwnika zirytować i to jest jego główna zaleta. Osoby, które lubią grać w ten sposób, tak jak na przykład na Hindenburgu, przy czym Hinden to jest przy tym pancernik. Osoby, które lubią sobie grać w ten sposób, czyli gdzieś tam na odchodzącym do przeciwnika sobie strzelać i go podpalać, to myślę, że to będzie dobry wybór. Także no, za bardzo już nie mam co więcej na temat tego okrętu do powiedzenia, mogę wam jedynie omówić samą bitwę, co tu się działo i jak się działo, ale wydaje mi się, że to jest po prostu okręt wsparcia, który można ostatecznie wykorzystać przy wyspie, ale lepiej będzie się sprawował właśnie w takiej funkcji, w jakiej go widzicie tutaj, czyli po prostu w ruchu, jako tak o średnio dużym dystansie i strzelać do przeciwnika, najlepiej farmić sobie bebeczki, no bo wiadomo, najprościej, ale oczywiście te deki też będzie bił równie mocno, bo te 38 mm penetracji na obeczkach to jest całkiem przyzwoity wynik. Szansa na pożar, tak jak wspomniałem, 11% tych pożarów będziemy sobie generowali w bitwach całkiem sporo i musimy uważać na samoloty, bo tutaj będzie niestety problem. Mamy fightera na pokładzie, który troszeczkę tam może coś tam pomóc, ale no wiadomo, że on się długo przeładowuje i za wiele nie zdziała, także
będzie mi to troszeczkę utrapienie z tym zamontaniem. Co bym wybrał, jeżeli ktoś mnie zapytał, czy Mainz, czy Monachium? Powiem szczerze, Mainz. Wybrałbym Mainza, bo on jest troszeczkę bardziej odporny, jeżeli chodzi o odniesienie do swojego tieru. Monachium na siódemce jest mniej odporne niż Mainz walcząc z ósemkami. Także wydaje mi się, że tamten okręt będzie nieco prostszy, nieco przyjaźniejszy do gry, a siła ognia też jest troszeczkę większa, także możemy sobie to jakoś tam stawiając do wyboru oba te okręty. Jednak ja bym proponował Mainza, no chyba że przemawia do was argument niewalczenia przeciwko dziesiątkom, także wtedy możemy sobie zafundować Monachium. Jeżeli chodzi o cenę ogólną, to powiedziałbym, że to nie jest zły okręt, ale no on bitwy nie ugra. To jest okręt, który raczej troszeczkę odstraszy, troszeczkę spowolni marsz przeciwnika, ale flanki nie utrzyma i nie przepchnie do przodu. Raczej będzie takim gdzieś tam pływającym dookoła komarem, który będzie raczej irytował tylko, niż będzie robił faktycznie jakieś poważne uszkodzenia. No faktem pożarów będziemy generować sporo, no ale samymi pożarami, tak jak wspomniałem, przeciwnika nie zatrzymamy, bo on to zgasi albo naprawi, dalej będzie cisnął do przodu. Także gdybym miał ten okręt ocenić, to jest fajny okręt. Mi się gra nim fajnie, lubię ten styl gry również. Także ja mu daję tutaj w recenzji tej graficznej, chciałem mu dać 7 na 10, ale zostańmy na 6,5 na 10. Także no, nie jest taki średniak, jest dosyć znacząco lepszy od przeciętnego okrętu. Także ta szansa na pożar przy tej szybkostrzelności i takim zasięgu na tym tierze to jest, wydaje mi się, fajne połączenie, które jest w stanie troszeczkę tego damage'u generować. Ja troszeczkę sobie też również zaprzeczam, bo przed chwilą mówiłem, że dużo nie zrobimy, ale no powoli, systematycznie będziemy przeciwnika tymi pożarami skrobać, tymi obeczkami będziemy go tam smyrać po pancerzu i powoli ten damage będzie leciał. Także nie jest to okręt, który będzie nam kierował bitwy, ale można się na nim fajnie bawić. I to wydaje mi się, że jest dla wielu osób argument wystarczający do zakupu. Po prostu można się na nim dobrze bawić. Mamy satysfakcję z tego, że wymijamy czy odbijamy kolejne salwy przeciwnika nadlatujące tam z tylko około 15 km i możemy sobie farmić rybeczki, strzelając do nich z obeków i generując im kolejne pożary. Także 6,5 na 10. Czy ja bym sobie kupił ten Monachium, czy tam tego Monachium? Nie wiem, jak to odmienić. Czy bym sobie kupił ten okręt? Nie. Wolę Atlantę na tym tierze. Na ósemce, gdybym miał wybór właśnie Mainz albo Monachium, to zdecydowanie Mainz. A ten okręt, tak jak mówiłem, 6,5 na 10. Nie jest zły, ale jest specyficzny, jest delikatny. Trzeba sporej dozy umiejętności, żeby coś z niego fajnego wycisnąć. Ale jest naprawdę satysfakcjonujący, jak nam się w końcu to coś wycisnąć uda. Także wydaje mi się, że nie jest to okręt, który stanowczo należy odradzić, ale wymaga też pewnej dozy umiejętności, żeby wykorzystać jego możliwości. I chyba jeżeli chodzi o stronę taką merytoryczno-teoretyczną, to będzie wszystko w tym materiale. Pozostaje nam obejrzeć chwilę jeszcze bitwy, bo tutaj kilka minut ona potrwa. No i zobaczymy, jak to szło. Będzie tu widać, jak odbiłem kilka salw z tirpiców. Także ten kilkudziesięciomilimetrowy pancerz. Jeszcze sobie zerknę, żebym tu jakieś głupoty nie palnął. Tak, 50 mm mamy pas burtowy, także on co nieco jest w stanie odbić, jeżeli odpowiedniego ustawimy. Widzicie, że mam tutaj dwóch delikwentów z polskiego klanu, także no raczej dużego respektu przed nimi nie czuję. I mam tutaj kogo farmić. Na nich sobie nastrzelałem sporo tego damage'u, troszeczkę i popalałem. Nie wspomniałem jeszcze o kamuflażu tego okrętu, też warto zaznaczyć. 9,4 mówiłem przy parametrach, ale no, to nie jest okręt, na którym będziemy dążyć do wykorzystania tego kamuflażu za wszelką cenę. Co innego, jeżeli będziemy walczyć z dedekiem, bo z dedekami raczej powinien sobie radzić bezproblemowo ten okręt. Przy 5-sekundowym reloadzie i takiej penetracji będziemy je karać niesamowicie, no ale podejść do nich będzie już sztuka. 9,4 to jest za dużo na dedeka. A pula HP i siła ognia nie pozwala raczej podchodzić na blisko do bardziej opancerzonych i lepiej uzbrojonych celów. Także no, trzeba jakiś tutaj balans w tym okręcie złapać i dobrać odpowiedni styl gry. Palimy sobie dalej pancerniczki. Bitwa jest już praktycznie przegrana, 8 do 4. Mamy zatopiony lotniskowiec. Przypłynęło sobie tutaj środkiem Akizuki, zrobiło z niego sieczkę, świecąc go swoim pancernikom, no i przeciwnik wypływa tutaj
w znaczącej przewadze liczebnej na środek, także zostaje tylko jak najbardziej przedłużyć ten moment agonii i nastrzelać jeszcze troszeczkę tego damage'u. Tutaj fraga niestety żadnego w moim wykonaniu w tej bitwie nie zobaczycie, ale jeżeli odpowiednio się ustawimy na mapie i mapa nam do tego sprzyja, to możemy za darmo, no 16,6 km na 7C to nie jest mało, jeżeli chodzi o zasięg artylerii. Ja zaraz sobie tutaj szybko zerknę po krążownikach, co ja mam w ogóle z tych tierów i zobaczę, jak jest z zasięgiem tutaj. Helena, 14,6, tylko czy ulepszona Helena? Tak, Helena ulepszona. Lazo ma 17,3, to jest chyba jedyny okręt, który będzie miał większy zasięg ognia. Szczors, 16,8, kolejny, przepraszam bardzo. Boise ma krótki zasięg, ale Belfast 15,4 też krócej. Indianapolis 16,9, no ale 16,6 to jest na pewno wynik, który ustawia ten okręt gdzieś tam w czołówce zasięgu na krążownikach na tym tierze, także wydaje mi się, że jest to dosyć sensowne. Indianapolis to jest ciężki krążownik, ale spójrzmy sobie na przykład na Lazo. Lazo przy również 12 działach i reloadzie 9 sekund ma 9% szansy na pożar. Tutaj mamy reload 5-sekundowy, ale dział mamy 8, no ale szansa na pożar wynosi 11%, przy czym przypominam, jest to szansa wymaksowana, także szmatki plus ekspert w burzaniu. So Dragon ile ma zasięgu? 15,6, ale to też jest ciężki krążownik, także tutaj drobne różnice występują. No Atlanta, skoksowana Atlanta ma 13,3, także tutaj jest już w ogóle tak ekwilibrystycznie trzeba grać, żeby coś fajnego ugrać. No i to będą moje ostatnie minuty w tej bitwie, także ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Przypominam jeszcze ocenę ogólną tego okrętu, czyli 6,5. Dobry, ale wymagający umiejętności i niewybaczający zbyt wielu błędów, bo raz, że pula HP mała, dwa, że pancerz dosyć cienki, a artyleria nie jest taką artylerią, która jakoś tam znacząco jest w stanie przeważyć losy bitwy. W tym materiale to wszystko, dzięki i na razie.